Dzień dobry, z tego co widzę, to chyba jesteśmy na żywo. Czy ja jestem tutaj na żywo, a wy jesteście tam na żywo? Fajnie by było, gdyby ktoś coś napisał, że jest na żywo, że dźwięk jest dobry, bo z tym dźwiękiem zawsze mam strach, aż będę sprawdzał dzisiaj 4 razy, czy wszystko jest ok, bo takie nadawanie na żywo w warunkach półamatorskich sprowadza się do tego, że muszę wszystko testować na żywym organizmie. Wojtek napisał, że jesteśmy na żywo. Cześć Wojtek, Adaś jest też i dźwięk jest super. Fajnie, bardzo się cieszę. Tutaj mam podgląd tego, co piszecie, więc mam nadzieję, że ten top chat tak zwany będzie dobrze widoczny. Aneta jest, cześć Aneta, Ola, Robert, Magda, Ela nawet jest bosko pisze. Jak Ela pisze, że jest bosko, to musi być przynajmniej poprawnie. Jestem na ledwo żywo, właśnie chcę o tym powiedzieć. Danusia, cześć, cześć Viola, Piotrek, Grzesiek, dzień dobry, wszystko słychać świetnie. Nie wiem, co się wtedy działo, uczę się cały czas, więc metodą eliminacji różnych funkcji wyeliminowałem, mam nadzieję, na dobre ten problem. Z dźwiękiem. Ktoś napisał w komentarzu na Facebooku do zajawki dzisiejszego spotkania, zaśmiał się, że to jest o świcie, bo winny tu jestem wam wyjaśnień. Bo świt to jest rzecz względna. Dla mnie świt jest wtedy, kiedy ustawię sobie mój zegar biologiczny tak, a nie inaczej, bo praca freelancerska ma to do siebie, że czas ustawiamy sobie jak chcemy. Ja akurat teraz po tej nieszczęsnej zmianie czasu na wiosenny, wiem, było to chwilę temu, jestem na etapie przestawiania z powrotem, to znaczy chciałbym chodzić spać o północy i wstawać o 7, tak jak to zazwyczaj robiłem przed zmianą czasu, a teraz mi nie wychodzi i chodzę spać około 2 w nocy i wstaję przed 9, więc tak jak teraz, tyle, że dziś musiałem trochę wcześniej wstać. Zresztą przypomniałem się taka historyjka z wyjazdu, z pierwszej fotowyprawy, którą robiłem do Tajlandii i Kambodży w 2013 roku. Basia jest, Eugeniusz jest, Maryla już chyba mówiłem, Leszek, Renata, Ewa, wszyscy są. Dobrze, jesteście, super, fajnie, wpisujcie miasta. Więc na tej fotowyprawie było super, bo było super z dwóch powodów. Po pierwsze, była to pierwsza fotowyprawa i byłem dosyć z niej zadowolony, bo też musiałem jakoś wypracować moją własną metodologię działań. Zadowolony też byłem, bo była fajna ekipa, była bardzo fajna towarzyska ekipa, mocno imprezowa. Co miało swoje plusy i swoiste minusy. Minus był taki, że w tej ekipie była para, która była bardzo towarzyska, ale jednocześnie chciała dużo fotografować, co też jest bardzo dobre. I to nasze fotografowanie polegało na tym, że imprezowaliśmy do 2 w nocy, a o tam gdzieś przed 5 musiałem się z parą zrywać na to, żeby robić zdjęcia, wschody słońca. To akurat był koniec wyprawy, więc trochę byliśmy zmęczeni, byliśmy gdzieś na jakiejś wyspie na wybrzeżu. Jest takie nagranie, jak nie zapomnę, to następnym razem wam je pokażę, bo sobie dzisiaj o tym dopiero przypomniałem, już nie zdążyłem przygotować. Idę z nimi na wybrzeże, skałki, oni się ustawiają do fotografowania zachodu słońca, jakby są samodzielni, więc też moja rola jest taka troszeczkę nadzorująca jedynie. Ja wpadłem na pomysł, bo to były czasy, że się timelapsy fotografowało nagminnie, że ustawię sobie aparat, włączę sobie timelapsa, no i ten wschód słońca tam nad tymi górami się będzie unosił, światło i oni fotografując. I ten timelapse jest nagrany i rzeczywiście oni się tam przemieszczają, nie tak szybko, bo trochę czasu im zajmowało na jednym stanowisku, ale ja w tym czasie usiadłem sobie na kamieniu, licząc na to, że wyszedłem z kadru i spać mi się strasznie chciało, więc takiego dzięcioła cały czas po prostu skutecznie. I na tym timelapsie moja postać robi cały czas tak wybiegłość. Uwielbiam za to wschody słońca i poranki na Islandii zimą. Pojechaliśmy tam też w 2014 bądź 2015 pierwszy raz zimą. 10:30 wschód słońca. Stać, przeczytać co w internecie, sprawdzić pocztę, porozmawiać, umyć się, zjeść porządnie, no i wtedy się idzie na wschód słońca. Super. Ela pisze, że mam cudowną koszulkę, prawda? Kurczę, słuchajcie, wyszukuję koszulek z mapami, z jakimiś takimi fajnymi hasłami podróżniczymi, ale nie banalnymi. Ostatnio miałem Visit to Africa, zresztą mam dwie koszulki z tym napisem, bo to jest... O Jezu, chciałbym wrócić do Afryki Zachodniej, mówiłem wam o tym. Ewa pisze, że dźwięk uda, że dzięki udało mi się wstać. Tak, no tak. Do usług. Chcecie, to możemy się codziennie spotykać o tej porze. Żartuję oczywiście. Cześć, dzień dobry. Miało mnie nie być, ale jestem. Super, Ania.
Kubek też fajny. A, kubek dostałem od Ewy. Jest tutaj napisane Myrtle Beach? Ja nie wiem, jak się doczyta. W południowej Karolinie Ewa, przyjaciółka moja, nasza, która w prezencie około noworoczno-świątecznym, no, dostałem kubeczek, dostałem fajną koszulkę. Zresztą koszulkę też kiedyś pokażę, bo fotograficzna. Słuchajcie, mamy kawę. Przynajmniej ja mam. Możemy przejść do rzeczy, które tutaj dzisiaj były zaplanowane. Zima Islandią zaskakuje. Wschód słońca 10:11, zachód 13. Tak, myśmy mieli zachód czy tam 14 z poślizgiem. I to jest super. Jeszcze wrócę do Islandii. W ogóle, o właśnie, słuchajcie, a w niedzielę na naszym głównym live'ie facebookowym, może Islandię, co wy na to, żeby pokazać Islandię fotograficzną, ale też przez pryzmat, jak do takiego wyjazdu na Islandię się przygotować, gdzie szukam informacji, jak zaplanowałem trasę, w których miejscówkach jak działam. Jeżeli macie ochotę, to polecam tutaj wpisać, że tak albo nie, jakieś inne miejsce. Aha, i też oczywiście polecam subskrypcję z dzwoneczkiem, po to, żebyście nie przegapili kolejnych spotkań YouTube'owych. Je się po prostu troszeczkę trudniej promuje. Łatwiej na Facebooku jest spotkanie pokazać, bo jak jesteście na Facebooku i w czasie którejś tam z moich relacji Facebookowych zaznaczyliście, że chcecie otrzymywać je ode mnie, to zawsze już je będziecie otrzymywać. No dopóki nie wyłączycie tego, oczywiście, ale to jest prostsze. Islandia zawsze, tak Ela, prawda? Islandia zawsze, Joanna tak pisze, Kasia pisze, że ja do nocy obrabiałam foty i specjalnie wstałam na live. Islandia jak najbardziej. Mówisz, masz. Przełączam się teraz na monitor lewy. Na monitor lewy, ach, jeszcze miałem włączyć taką jedną fajną, sprytną aplikację, za pomocą której będzie nam prościej troszeczkę działać. I gdzież ona jest? O, jest tutaj. Muszę sobie tutaj małe przebudowanie zrobić. O, dzisiaj będziemy tak. Dzisiaj będziemy omawiać zdjęcia. Pokażę wam parę pomysłów, jak myśleć o fotografii. O kadrze, o pomyśle w ogóle, jak go szukać. Przyczajmy się odrobinę na zwycięzców World Press Photo. Bo tam też mam pewną myśl, którą chciałbym wam, tak powiem, sprzedać. Co jeszcze? I coś jeszcze miałem w planie? Patrzę tutaj na moją rozpiskę. A, zrobimy edycję w Lightroomie całą, taką szybką, ale całą. To będzie też, mam nadzieję, jakoś tam inspirujące. No i tyle. A, i mam dla was film na sam koniec, który sobie zobaczycie na przykład wieczorem albo w wolnej chwili. Taki film na czasie. O, cześć siostrzyczko, Tarnobrzeg wita. Wita też Kraków, Tarnobrzeg. Drodzy, mamy tutaj zdjęcie, które przysłał Bartek. Bartek wrzuca dużo fajnej fotografii, fajnej czarno-białej fotografii. Cieszę się, że ktoś robi czarno-białe zdjęcia, bo estetyzujemy strasznie tym kolorem, a ten kolor nie zawsze jest nam tutaj potrzebny. W tym przypadku w ogóle nie jest potrzebny. Bartek wrzuca dużo Stanów Zjednoczonych, Nowego Jorku. Adam napisał: kurczę, nie wiem, czy brak ludzi jest tutaj wadą. Dlaczego się zastanawiasz, Adasiu drogi? Dlaczego się zastanawiasz nad tym? Coś w stylu what the fuck, gdzie są ludzie? Uciekli. Postawa tej pani, taki szerw, od razu pierwsza myśl, muzyka z filmu Dobry, Zły i Brzydki. Muszę kliknąć w tego linka. Koniecznie włączcie tą muzykę w tle i wróćcie do zdjęcia. Słuchajcie, ale to już po chyba, albo teraz, jak chcecie. No i gdzie się podziała góra stroju kąpielowego? Może to jest pan? Drodzy, streetowe foty w ogóle swoją własną estetyką się rządzą, a kluczem do streetu jest absurd. Street ma zaskakiwać, street ma wywoływać emocje, których na co dzień nie mamy. Kiedy chodzimy po ulicy i nie zauważamy streetowych zdjęć, bo niektórzy fotografują street, chodzą po ulicach i te streetowe zdjęcia zauważają tak od strzału. Więc, tak jak wspomniałem, street rządzi się swoją własną estetyką, ona ma zaskakiwać. Pytanie, czy to zdjęcie zaskakuje? Po części tak. Po części zaskakuje, tyle że to zdjęcie dla mnie jest bardziej reportażowe niż streetowe. Czym się różni reportaż od streetu? Różnica jest zasadnicza. W street fotografii nie musi być żadnej narracji, nie musi być żadnej historii, niczego nie opowiadamy ponad fajny, wizualnie zaskakujący, irytujący, budzący odrazę, rozśmieszający do łez obraz, fotografia. Nie musi być tam żadnej historii, nie musi opowiadać niczego.
bo do tego nie służy. Może, ale raczej odzieramy street z tego wszystkiego. Reportaż wręcz przeciwnie. Zresztą przy WordPress Photo będziemy sobie o reportażu rozmawiać. Czy to zdjęcie działa tak na mnie? Trochę tak, bo przede wszystkim no fajne jest to. Tak, fajne jest to, jeszcze super obróbka, taka metaliczna bardzo. Jest postawa szeryfowska, jak ktoś tutaj zauważył, ale jest pewnego rodzaju relacja pomiędzy totalnie pustą plażą. Tych ludzi tutaj odrobnych praktycznie się nie zauważa. Oni tutaj są, ale zauważa się panią, która stoi trochę jak szeryf miasta, zauważa się to miasto, I nie bardzo zauważa się więcej. I jest tutaj zbudowana pewna relacja, jak Adaś ją tutaj nazwał, o co chodzi, gdzie oni wszyscy się podzieli. Wymarłe miasto? Nie wiadomo. Ja tutaj sama na plaży rzadko kiedy spotyka się tak bardzo samotne plaże, szczególnie w Stanach. Więc no, fajna fota, ale tego absurdu jest za mało. Ja będę z uporem maniaka do Martina Para odsyłał, jeśli ktoś chce taki mocno przejaskrawiony street. Słuchajcie, jeżeli są jakieś pytania, to wpisujcie je od razu do dyskusji, do czatu, to wtedy będzie mi łatwiej jakby zareagować. Ja tutaj jeszcze tylko zerknę, czy wszystko jest ok. A może tu zerknę. Dobrze. Łatwiej mi będzie zareagować i będę widział, że coś się dzieje w ogóle. Więc Martin Parr i patrzyłbym... nic nie słychać. Jak to nic nie słychać? Naprawdę nic nie słychać? Nie straszcie. Jak nic nie słychać, to proszę o sygnał, że nic nie słychać. Bo moim zdaniem powinno być słychać. Odsyłam do Martina Parra. No to bez żartów. Odsyłam do Martina Parra i jego jaskrawego wręcz podejścia do fotografii takiej ulicznej, szczególnie projektów jego plażowych, bo na nich można sobie zobaczyć, jak w sytuacjach przeróżnych takich plażowych radzić sobie z materią nawet. Są fajne filmy na YouTubie. Może kiedyś o Martinie Parze zrobimy spotkanie, jak on pracuje, bo to jest też ciekawe, w jaki sposób on pracuje, bo my się boimy ludzi, prawda? Generalnie. Ja mam pytanie, co potem? Co to za ikonka na lewo od twojego portretu? Aha, na potem. Elu, nie wiem, czy chodzi ci o ten pasek narzędzi, to potem, rzeczywiście. Dobra, jedźmy dalej. Skasujmy sobie tą edycję. Zdjęcie, które wrzucił Tomek, też bardzo aktywny na grupie, co mnie też cieszy. I ktoś, kto wrzuca głównie czarno-białe zdjęcia, a tutaj ich nie mamy. Tomek wrzucił zdjęcie, które się nazywa Okrągły przedmiot pożądania, czyli krótka historia chłopaka bez koszulki, piłka nożna, oczywiście. Nie wiem, czy chodzi o inny okrągły, ale laotańscy chłopcy biegający za piłką do zachodu słońca. Laos, okolice Vientiane. Wszystko jest super. W sensie przede wszystkim jest pomysł świetny, bo Street Games, włącz muzykę, Adam. Miałem przygotowaną, ale mi się zapomniało zmontować, a to trochę zajmuje. Następnym razem. Super światło, bo widać. Jest nisko, jest kurz. To po prostu każdy fotograf, aż mu się ręce zaczynają trząść, jak widzi takie warunki. Jest ekipa, która zazwyczaj w takiej sytuacji nie zwraca uwagi na fotografa. Można podejść, zrobić co chcesz. I jest fotograf i jego zadanie. Czy fotograf wywiązał się tutaj z zadania? Nie. Nie wywiązał się z dwóch powodów. Abstrahując od tego, że zdjęcie jest jakby niedoskonałe pod tym względem, że jest nieostre. Nieostre jest... na dwa sposoby nieostre. Po pierwsze jest odrobinę poruszone, przynajmniej mnie się wydaje, że na tej może Facebook to trochę skompresował, ale odrobinę jest poruszone. Oni są w dużej nieostrości. One nie są dużej nieostrości, wynika to z głębi ostrości. Przy tym świetle i przy tej dynamice, no to oczywiście trzeba by troszeczkę podnieść ISO i po to, żeby na jakiejś większej przysłonie pracować, ale mógł Tomek pracować na większej przysłonie, nie mam parametrów tego zdjęcia, bo ma ustawioną ostrość na tego delikwenta, w efekcie on jest bardzo blisko. I ta ostrość, ta głębia ostrości nie jest wystarczająco duża.
Ale więcej rzeczy tu jest nie tak. Pierwsza zasadnicza zmora wszystkich fotografów. Sklejone postaci. Nie sklejajcie. Ten sklejony z tym, ten sklejony z tym, ten sklejony z tym. To się nie obroni. To się nie broni. Trzeba zrobić wszystko, żeby rozseparować, ustawiać się tak, żeby rozseparować. Ewentualnie, jeżeli oni są zseparowani, to w taki sposób, żeby to zseparowanie w jakiś sposób uzasadniało nasze działanie. Czyli żeby oni tworzyli jakąś formę, która no, ma sens, która się nam z punktu widzenia estetycznego, kompozycyjnego w jakiś sposób sprawdza, że tak powiem. Czy to się tutaj dzieje? Nie. Czy nam to przeszkadza, że on tutaj wystaje, że ta piłka jest tu w rogu? Trochę tak. Tak? Trochę tak, bo nawet jeżeli my popatrzymy w tym kierunku, to już jesteśmy na tej piłce i już jest posprzątana. Już tego zdjęcia nie konsumujemy. Już tutaj nie ma nic, co by nas mogło zainteresować. Tu są fajne rzeczy, na które zawsze fotografowie zwracają uwagę. Kończynki, które sobie jakieś układy dziwne stosują. Ale pokazuję wam to zdjęcie po to, żeby wam pokazać inne zdjęcie. Nomen omen dosyć kontrowersyjne. Pamiętacie tą fotografię? Steve McCurry i jego... Tu muszę troszeczkę sobie pomóc. I jego historia, która zbulwersowała świat. Popatrzcie, jaka w zasadzie analogiczna sytuacja. Chłopcy grający w piłkę. Jest ekipa chłopaków, biegną do piłki, piłka w mocnym punkcie tutaj zdjęcia, w ogromnym rozbryzgu, bardzo duża dynamika, woda rozchłestana. Nie, koszulka jest rozchłestana, a woda może być rozbryzgana. Okay? I co się dzieje? No niby nic się nie dzieje, gdyby nie to, że do sieci nagle wycieka takie zdjęcie. Wycieka takie zdjęcie. Nie wiem, czy mi się uda taki tutaj zrobić taką akcję, ale zwróćcie uwagę na to. Tak. Wielka afera. Zresztą nie tylko jednym zdjęciem McCurry'ego, ale z wieloma zdjęciami, w których, jak twierdzi sam autor, utytułowany, to jest ten gość, którego wszyscy zdjęcie jedno przynajmniej, jeżeli nie znacie, to znacie na pewno jedno jego zdjęcie. Tak, to jest to zdjęcie. Tych zdjęć jest więcej. O, tutaj można zobaczyć jakąś nieumiejętną, jakieś nieznajomość klonowania w Photoshopie. Tych zdjęć jest więcej, możecie sobie wyszukać, jak wpiszecie afera McCurry albo coś w tym stylu. Zresztą link wam potem zostawię do tych rzeczy, które pokazuję. To sobie to zobaczycie. Dlaczego on to zrobił? Znaczy, abstrahując od motywacji związanej z... takiej uczciwości, nieuczciwości, to jest inna historia. Zrobił to dlatego, żeby rozseparować tą scenę, bo rzeczywiście to sklejenie tutaj troszeczkę ściąga energię z tego zawodnika, tego głównego gracza, można powiedzieć, tego głównego gracza, który tutaj biegnie do piłki. Im zostawia jakąś poboczną rolę. W tym momencie oni są sklejeni i tworzą na swój sposób pewną masę. To zdjęcie ma moc bez tego fotomontażu, ale po wycięciu chłopaka ma moc większą. To tak a propos poprzedniego zdjęcia i tego, co na zdjęciach trzeba mieć i tego, czego na zdjęciach nie powinno się w ogóle robić. Fotomontaże są B. Jedźmy dalej. Sławek napisał tak, że ząb Tatry... Jurek mu skomentował, że szkoda, że postać opuszcza kadr, na co Sławek odpisał, taki by był zamysł. Na co ja odpisałem, że ucieka z kadru i nie mamy ani potrzeby, ani ochoty wracać do fotografii. Taka jest prawda. Sławek napisał, taki był zamysł. Okej, okay, jakby... Ja nie dyskutuję z zamysłem autora. To w ogóle, jak mamy pomysł na zdjęcie, to już jest połowa sukcesu. Pytanie, czy ten pomysł jest dobry. Czy jesteśmy w stanie obronić nasz pomysł? Bo kadrowanie, czy też proces kadrowania, czy też szkoły kadrowania są dwie. Jest szkoła, która kadruje według kanonu, mocne punkty, złote podziały, spirale kadrowania i tak dalej, kompozycyjne.
I jest szkoła, która mówi: kadruj tak, jak chcesz, co zresztą i w streetie, i w reportażu widać, pod warunkiem, że jesteś w stanie to uzasadnić i pod warunkiem, że to się broni. Czy to się broni, czy takie zamknięcie w rozumieniu nie tyle co zamknięcie kadru, ale zamknięcie tej postaci, tej historii, tym prostym wyjściem z kadru, cokolwiek nam daje? Moim zdaniem nie, bo jeżeli to miało być zdjęcie o tym widoku, to po cóż nam ta pani? Jeżeli ta pani miałaby być elementem tego widoku, albo pozytywnym, albo negatywnym, w rozumieniu pozytywnym, siedzi sobie tutaj, albo stoi i podziwia Tatry z zębu, zresztą ładny widok, tam na plenerach często się zatrzymujemy, to byśmy panią tutaj posadzili i ona by sobie po prostu ten widoczek oglądała. Jeżeli ona miałaby mieć negatywny charakter, w sensie podejście do tego widoku, z jakiegoś względu miałaby wyjść, nie chciała tu być, to trzeba by się zastanowić, w jaki sposób ją pokazać, żeby to pokazać. Wyjście z kadru, w związku z tym, że to nie jest żywa scena, to nie jest film, tylko po prostu fotografia martwa, stojąca pani żywa, ale martwa fotografia, nie porusza się, nie ma trójwymiaru. Mózg nam podpowiada, co się dalej dzieje, a mózg nam podpowiada out. A jeżeli mózg nam podpowiada out, to my już tej fotografii nie chcemy oglądać. A fotografia jest do oglądania, a nie do myślenia. Znaczy jest w sumie do myślenia, dlaczego ta pani wychodzi, ale jest do myślenia wtedy, kiedy ona na tym zdjęciu jest. A w tym momencie już jej na tym zdjęciu nie ma. W kontrze do tego pokażę inne zdjęcie, też z grupy. Zdjęcie, które sfotografował Marcin, czy też fotografię, którą wykonał Marcin. Popatrzcie na nią. Maggie pyta, czy oj, ale cóż, w pewnych dziedzinach fotografii takie jest to jak najbardziej dozwolone, nawet konieczne, ale co? Napisz co? Chodzi ci o to, że kadrowanie, w którym nie trzymam się kanonu, no tak jak powiedziałem, oczywiście, że można, tylko trzeba mieć uzasadnienie i to musi się kompozycyjnie trzymać kupy. Musi być merytoryka takiego kadrowania. Nie może być po prostu kadrowanie, bo ja sobie wymyśliłem, że ta pani sobie z kadru wyjdzie i już. No to się w tym przypadku nie sprzedaje. Popatrzcie na tą fotografię. Marcin, edycja tu jest do poprawy. Spłaszczona jest strasznie, ale jest spłaszczona tak, mogłaby być spłaszczona, w sensie fajnie wyskakuje mur tego lodowca, on najpewniej nie jest pionowy, bo to raczej tutaj jest jakiś skos, opada ten lodowiec, ale przez to wykorzystanie duszy ogniskowej spionizowaliśmy to zdjęcie. Jest pani i ta pani bardzo fajnie wygląda. Przede wszystkim to, o czym powinniście pamiętać, jak fotografujecie osobę idącą, to nóżki zawsze rozchodzące się, a nie wtedy, kiedy noga nam mija nogę i na zdjęciu praktycznie model nam się wywraca. Pani sobie idzie z rękami w kieszeniach, z takim troszeczkę nonszalancją. Idzie sobie też z tą taką pochyloną głową nonszalancją. Ona ma gdzieś ten widok. Ona z tego widoku sobie w ogóle nie interesuje ten obraz. W ogóle nie interesuje, że to jest ładnie. Jakiś tam lodowiec ogromny. Tu nie ma zachwytu tym, co się widzi. Tu nie ma jakiegoś zauroczenia. Tu nie ma, nie wiem, jakichś emocji związanych rzeczy związanych z no, zachwytem miejscem, w którym jestem. Nie, to jest obojętność. Ona jest taka obojętna. To nie jest spacerowanie w okolicznościach pięknego widoku. I to się Marcinowi bardzo fajnie udało na tym zdjęciu wykonać. Tak jak mówię, edycja trochę inna. Chętnie bym się pochylił nad nim. Tylko drugie pytanie, czy takie centralne kadrowanie jest fajne? Szczególnie wtedy, kiedy robimy zdjęcie osoby tyłem, która patrzy w przestrzeń. Jest, ja nienawidzę takich zdjęć żywym ogniem. Nagminnie są robione, zresztą będziemy za chwilę się nad jednym takim pochylać. Nie. Ja myślę, że kurczę, jakoś chciałbym ją w innym miejscu postawić. Może bardziej złamać tą perspektywę, to centralne kadrowanie. Ewentualnie zrobić taką akcję, żeby na przykład spróbować tak ustawić kadr, żeby pani była powiedzmy gdzieś tu i ona mogłaby sobie z tego kadru wtedy wychodzić, nie za blisko krawędzi. Jak coś jest blisko krawędzi, jak na poprzednim zdjęciu, to leci. Zimna pani z zimnym lodowcem, zimno i płasko, tak Leszek? No trochę tak jest, chociaż Marcin ciepły gość, ale wtedy w kontekście tej pani stojącej tutaj musiałbym znaleźć coś, co by mi kontrę zrobiło, taką, gdybyśmy podzielili kadr i każdemu elementowi kadru dali ciężarek, który ciąży, prawda? Wiadomo, że takie elementy
ciemne ciążą, te elementy, które są blisko krawędzi, zawsze ciążą. Tutaj jest 10 kg, tutaj jest 50 kg, ale tutaj jest tylko 5 kg. Gdybyśmy tak podzielili optycznie i ustawili wagę, co nam ciąży, takie zdjęcie położone na wodzie po prostu by się zatonęło w tym miejscu, optycznie oczywiście. Więc w stosunku do tej pani, która tutaj, Jezu, teraz na rafę wstąpiłem, Jezu, ile ona może ważyć? No powiedzmy, że waży 45 kg, czy to jest dobra waga dla pań, to musielibyśmy coś tutaj w kontrze dać, czyli tak skadrować, wybrać taki element tej ściany, żeby on troszeczkę nam zrobił przeciwwagę, żeby ona nam za bardzo nie leciała. I to zdjęcie mogłoby się wtedy jeszcze lepiej bronić. Więc taki jest mój pomysł na tą fotografię. Okidoki. Kasujemy tą edycję. Cóż my tutaj... Ach, muszę sobie tutaj przestawić. O, właśnie. Sylwia. Rzeczy dwie. Ile widziałaś takich zdjęć? Bo może zacznijmy od tego, co my tutaj mamy. Człowiek wchodzący do Taj Mahal przez tą bramę, pod warunkiem, że nie zostanie okradziony. To jest podobno miejsce. 45 kilo to dla nastolatków. Ewa do mnie pisze. No, okej. Okay. Jeśli nie zostanie okradziona, tu się dosyć często kradzieże zdarzają i nie ma dzikich tłumów, to też szapoba, że nie ma dzikich tłumów, może przeczekał autorka. Fajne jest ograć postać, która wchodzi na dziedziniec tego mauzoleum, nekropolii w gruncie rzeczy i jest zachwycona, jest zaskoczona, bo Taj Mahal robi piorunujące wrażenie. Byłem, widziałem, uwierzcie, niesamowita rzecz. Tyle, że takich zdjęć jest mnóstwo. Ktoś stojący w tej bramie. Czy po tej postaci widać jakiekolwiek zaskoczenie, zachwyt? Nie. Po prostu stoi, pozuje, ręce obok, wszystko jest w porządku, centralnie. Waląca się perspektywa, już nie wspomnę. Sylwia, nie, po prostu nie. Nie rób takich zdjęć. Wybierz sobie fajniejszy kadr. Ja chyba w komentarzu tak tutaj napisałem, o ile dobrze pamiętam, żeby spróbował znaleźć zupełnie inne kadry. Takich ujęć są miliony. W tych w sensie. Z drugiej strony Taj jest świetne miejsce, to prawda. Słuchajcie, googlnąłem sobie, żeby się pochylić właśnie nad Tajem. Historyczne zdjęcia. Taj Mahal. To jest fajna fotografia. Popatrzcie, to jest naprawdę bardzo fajna fotografia. Nietypowa. Z drugiej strony, od strony rzeki. To pewnie nas nie stać, żeby coś takiego zrobić, bo trzeba by się wdrapać, a dronami tam nie polatamy. I dla mnie z drugiej strony rzeki są najfajniejsze zdjęcia Taj Mahal. Ja tam nigdy nie byłem, w sensie z drugiej strony rzeki, bo wtedy nie miałem możliwości ani czasu. Ale gdybym wrócił pod Taj Mahal, to dokładnie poszedłbym z drugiej strony rzeki, a nie tam, gdzie wszyscy... Okej, okay, można pójść tam, gdzie wszyscy, zrobić sobie zdjęcia, mieć. Żeby mieć, bo czasami się przyda do czegoś tam. Ale żeby pokazywać... Popatrzcie, ile można fajnych rzeczy wymyślić, żeby zrobić Taj Mahal. Nawet takie rzeczy, prawda? Efekciarstwo. Czasami mnie się zdarzają też takie efekciarskie foty, ale no okej, okay. McCurry sobie tutaj efekciarsko zrobił takie odbicie, ale jest fajne, no coś tutaj się dzieje. Nie jest samo odbicie, gdzie moglibyśmy się po prostu pochwalić odbiciem. Ta fotka McCurry'ego jest naprawdę super. Anna napisała, pamiętam jak rozczarowana byłam tą aferą z McCurry, podziwiałam go właśnie dlatego, że potrafi wyłapać tak niesamowite czyste kadry, a tu się okazało, że to albo ustawienie, albo zmodyfikowane. Anna, i tak, i nie, bo problem z McCurrym jest taki, że te kadry, te edycje, które on zrobił, one niczego w zasadzie nie zmieniają aż tak mocno w tych kadrach. To jest taki... Widzisz, coś jest perfekcyjne i robisz taką ostatnią kreseczkę. Ja go nie usprawiedliwiam, nie pochwalam tego absolutnie, jestem przeciwnikiem takich działań, ale po prostu on się połakomił na doskonałość. A nie wszystko musi być w fotografii doskonałe, wręcz nie powinno być doskonałe. Więc doskonałość jest piękno, jeżeli jesteśmy w stanie tą niedoskonałość w jakiś sposób oswoić. To też nie jest proste, bo słuchajcie, nasz mózg, my jako fotografowie mamy tą tendencję do budowania piękna. Żeby coś było piękne, żeby coś było harmonijne, żeby było skonstruowane w sposób cudownie miły,
dla oka, dla mózgu, jak kosteczka cukru wspomniana. Tyle, że takie rzeczy rzadko kiedy niosą ze sobą fajną wartość, jakiś taki nerw, rozedrganie, który jest kluczem wszelkiej twórczości wizualnej, przynajmniej z mojej perspektywy. To jest najtrudniejsze. Bo tam jest trudno dojechać i trzeba się mocno targować. Ale gdzie? Na drugą stronę? Dobra, popatrzcie, kolejne zdjęcie McCarego. Oczywiście, takie foty trzeba wyczekać. To nie jest tak, że on był z wycieczką i wyrwał się, oderwał się od grupy na 10 minut i sobie tu przyszedł. Prawdopodobnie siedział tam sporo czasu i się mocno okopał, żeby taką fotografię zrobić. Na drugą stronę touch. No trzeba się mocno targować. No słuchajcie, no to trzeba się mocno targować. Ktoś was przewiezie. Chcecie mieć zdjęcie i musi was ktoś przewieźć na drugą stronę rzeki, to mu zapłaćcie, was przewiezie. Czym problem? To jest fota, którą bardzo, bardzo lubię. Jana Berry'ego, też z agencji Magnum, bo jest absolutnie nietypowa. Pięknie, fajne światło. Weźcie pod uwagę, że to są jeszcze negatywy skanowane, czy też odbitki, więc ta jakość jest na taką nasze potrzeby taka so-so, ale jest świetne. To jest bardzo fajna fota. Karl de Kaiser, też z agencji Magnum. Fajna fota, dyskusyjna. Moglibyśmy też przedyskutować to ucięcie głowy wielbłąda. Tutaj też dosyć fajna fota. No ale tutaj z 500px, jak się zaczynają zdjęcia, no to się troszeczkę estetyzacji zaczyna, bo ten serwis głównie z tym się zajmuje. To z tymi plamami, no tu królestwo za człowieka, ale na przykład na Łodzi, gdzieś tutaj, jakby coś płynęło, byłoby super, ale świetne światło o poranku z mgłami. Najczęściej ta rzeka, jak jest chłodniejsza noc, to fajnie paruje, tak? I nawet popatrzcie, takie podejście do tej nieszczęsnej bramy, troszeczkę inne. Wprawdzie to sklejenie postaci tutaj z jedną z wież do końca mi nie pasuje. Wolałbym tę osobę mieć tutaj i wtedy by fajnie z tą wieżą stworzyła taką przeciwwagę po prawej stronie, gdyby była. Ale no, lepsze od tamtej foty, tak? Tutaj mamy kolejne tej osoby. No to taki klasyk, prawda? Odbicie symetryczne, wszystko. 1 068 000 zdjęć takich samych. Tu troszeczkę lepiej, bo w innych okolicznościach. Ja mam takie zdjęcie z Taj Mahal z tymi wieżami. Z głównym obiektem i gościem, który takim ogromnym liściem, o właśnie, mogłem je gdzieś wynaleźć, liściem palmy po prostu sprząta okolice. Dobra, tyle. Tych zdjęć jest naprawdę dużo. Poglądajcie sobie. To jest też dosyć fajne. Poglądajcie sobie i szukajcie. Morał z tego jest taki. Szukajcie w takich miejscach czegoś innego. W ogóle szukajcie czegoś innego. Oglądnijcie sobie, tak jak ja wspominałem już na warsztatach, przyglądajcie sobie zdjęcia z danego miejsca, oglądajcie je, wybierajcie, inspirujcie się, oglądajcie, gdzie można stanąć, gdzie wyjść, a potem róbcie swoje. Naprawdę nie kopiujcie. No kurczę. Dlaczego ludzie chcą się ubierać inaczej, każdy chce inaczej wyglądać, mieć inne włosy i tak dalej, i tak dalej. A zdjęcia chcecie robić dokładnie takie same jak wszyscy. No kurde, nie rozumiem. Dobra. Jedźmy dalej. Mateusz Grad, Peace and Love. To jest, wybrałem to zdjęcie specjalnie po to, żeby powiedzieć wam o jednej rzeczy, której albo nie róbcie, albo wykorzystajcie. Co my mamy na tej fotografii? No mamy dwie rzeczy. Przede wszystkim mamy jakiś tłum, no, Bazylika Matki Boskiej z Guadalupe w Meksyku. Jest relacja pomiędzy fotografującym a fotografowanymi, tak? Jest ta relacja, jest ta relacja, jest ta relacja. No taki klasyk, prawda? Pozdrawiamy się, pokazujemy sobie różne rzeczy, oby nie te brzydkie. I jaki z tego jest morał? No taki, że po prostu fotograf zarejestrował tą relację, która go łączy, ludzi, którzy po prostu mu pozują i no, kompozycyjnie totalny nieład, ale to nieład to pół biedy. Ciężko się po prostu pochylić na tym zdjęciu i zastanowić, o czym on jest. O pozdrawianiu fotografa, z mojego punktu widzenia, tak. Co zrobić w takim układzie? Przede wszystkim można zrobić takie foty, ale w pewnym momencie zacząć fotografować tak, żeby oni myśleli, że już zdjęcia na przykład zrobiliśmy. Ja to często robię tak, że podnoszę aparat sobie do oczu, robię zdjęcie, albo nawet pamiętam w lustrzance, jak było słychać podgląd głębi ostrości przyciskam, wtedy słychać jak tam trzaska troszeczkę w obiektywie migawka, w sensie nie migawka, tylko te.
no przysłona, te listki, prawda? I ludzie myślą, że robię zdjęcie. Potem obniżałem na przykład aparat i robiłem zdjęcia już nawet nie patrząc w obiektyw, tak? Teraz jest to prościej, można sobie nawet wyświetlacz wykręcić. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że jak my tutaj patrzymy, to robimy zdjęcia, bo my jesteśmy zajęci tym, co tutaj jest, a my w tym momencie możemy robić fotografię, tak? I po prostu zrezygnować z tej relacji, bo ona do niczego dobrego nie prowadzi, nic nam nie daje. Tą relację można by wykorzystać, gdyby ona... Wyobraźcie sobie, że tu stoi taki rządek, nie wiem, jesteśmy gdzieś w Azji, bo w Azji takie rzeczy się zdarzają, w jakichś Chinach, Korei albo innej Japonii. I mamy rządek, powiedzmy, uczniów z szkoły, którzy są dokładnie tak samo ubrani. Klony stojące. I nagle wszystkie klony wystawiają nam taką wiktoryjkę w powitaniu i ta wiktoryjka się dokładnie we wszystkim powtarza. No to mamy super fota, prawda? Bo jakby bronimy w tym momencie ten gest. Ale w tej sytuacji, no to tak, cześć. Tak jakby papież jechał na pielgrzymce i sobie robił z papa mobile zdjęcia, a wszyscy by go, awe papa, pozdrawiali, tak? Dobra. Co my tutaj dalej mamy? Bo tu już ostatnie. A, właśnie. Renaty zdjęcie. Portret kobiety sprzedającej na ulicy węgiel drzewny na Madagaskarze. Z Madagaskaru. W ogóle Malgasze są piękni. Kobiety malgaskie są piękne. Faceci też niczego sobie. Wynika to z tego, że Malgasze nie są z Afryki. Jak się mówi o Madagaskarze, że to jest Afryka, to ich szlak trafia. Bo oni nie chcą mieć nawet za bardzo z Afryką wiele wspólnego. Malgasze przypłynęli z 2000 lat temu gdzieś z rejonu wyspy Indonezji. Płynęli sobie tak na okrętkę przez Indię i trafili w pewnym momencie na Madagaskar. To w wielkim skrócie, więc ta ich krew jest troszeczkę wymieszana. Co jest fajnego na tym zdjęciu? Jak zobaczyłem to zdjęcie, to przez po prostu sekundę miałem taki błysk i myślę sobie, Jezu, ono ma po prostu podobny wydźwięk jak to słynne zdjęcie, którym ja pisałem kiedyś. Matka migrantka, Mother Migrant, Doroty Lange. W wielki kryzys, 30 lata, końcówka 30 lat w Stanach Zjednoczonych. Fajna historia, przeczytacie tutaj sobie, bo to teraz szkoda, żebym wam ją opowiadał. I ona po prostu jako fotografka ruszyła fotografować i wykonała to zdjęcie matki, która migruje z dziećmi i jest zapisana w niej po prostu ikonicznie, wręcz ikoniczne zdjęcie tamtych czasów, tamtej chwili i tamtego problemu, z którym Stany Zjednoczone się próbowały uporać. Tym zdjęciem wrócimy sobie za chwilę do WordPress Photo. No i mówię, gdy zobaczyłem to zdjęcie, miałem podobne wrażenia, ale widzicie, że te zdjęcia jednak troszeczkę dzieli. Dzieli przede wszystkim relacje z dziećmi. Ta matka jest tutaj gdzieś zapatrzona, jest raczej no, uśmiechnięta. Fajne światło, fajna plastyka jest tego kadru, fajny światłocień. Tylko ta relacja jest bardzo, bardzo banalna. Po prostu chłopczyk patrzy nam prosto w obiektyw. Gdybyśmy tę relację zmienili, w sensie rozbili, gdybyśmy wyczekali albo fotografowali więcej, żeby tego chłopaka tu nie było wpatrzonego w nas, patrzyłby w drugą stronę, matka w jedną, matka w drugą, tacy nostalgiczni, smutni, to zdjęcie miałoby większą moc. Dzięki, Witold. Brat mój się odezwał, że profesjonalnie dzisiaj. Dobra. Grzegorz Zieleniec. Dzień dobry. Orłowo o świcie. Canon 1D. A! Znów miałem przebłysk. Długie czasy naświetlania. Do czego nam służą długie czasy naświetlania? W krajobrazie, no to najczęściej rozmywamy wodę, uruchamiamy chmury, które są na zdjęciu statycznym statyczne. Do czego służy nam długi czas naświetlania na zdjęciach ulicznych? No, w ogóle czego wykorzystujemy rzadko. To jest charakter zdjęcia ulicznego, reportersko-ulicznego w rozumieniu takim, że pokazujemy jakąś scenę, reportersko dlatego, że ta scena też po części pokazuje nam to jakąś historię. Rybacy pewnie o poranku będą zaraz wypływać, pewnie wrócili, bo ja już nawet nie wiem, czy się po poranku wypływa, czy wpływa, ktoś wie, ktoś się zna, to napiszcie w komentarzu. No generalnie jest poranek, są rybacy, majstrują coś przy swoim kutrze. Kuter jest albo wciągany, albo chyba wciągany, bo tutaj też widać wyciągarkę. Tyle, że tak. No, zdjęcie jest ciaśniej. A, przepraszam, nie o to mi chodziło. Więc na pewno jest tak, za dużo tego nieba,
i za dużo tego piachu. Tu nie ma żadnej informacji. To jest, słuchajcie, niebieski prostokąt. Tu nie ma żadnej informacji w rozumieniu merytorycznym, nic nie wnosi. Tutaj coś się dzieje, prawda, w tym obszarze, ale w tamtym już nie. I ten kawał piachu też nam nic nie wnosi. To zdjęcie tak naprawdę sprowadza się do tego obszaru. To jest bardzo fajnie, fajne, te ptaki porozruszane, ale zdjęcie jest po prostu za bardzo ładne, w sensie takie klasycznie skadrowane. Fajnie, że oni są rozseparowani, ale byłbym chciał być bliżej, szerszym kątem, żeby zdynamizować troszeczkę ten kadr. To tyle, jeśli bym tutaj był w tym miejscu i próbował coś ze zdjęciem zrobić. Ale gdybym w ogóle chciał wykorzystać taką technikę, to zrobiłbym coś innego. I teraz chcę wam pokazać zdjęcia niejakiego, też wspominanego chyba, Petera Białobrzeskiego. Swojsko brzmi, ale pan jest z Niemiec, który zrobił projekt, nazwał go chyba Heimat, to był jego Holy Land, czy też XXX Holy. Pojechał do Indii, zaczął fotografować Indię. Tytułem wstępu. Indie się strasznie źle i trudno fotografuje, ponieważ to jest tak atrakcyjny wizualnie kraj, że wyjście poza atrakcyjną wizualność i wejście w merytoryczną wizualność, czyli żeby te kadry coś wnosiły, poza banałem koloru, kształtu, formy, natchnienia mistycznego, ultra trudne. Chyba jeden z najtrudniejszych do sfotografowania kraj. Naprawdę, gdybym sobie wymyślił, że chcę fotografować Indię i zastanawiał się, jaki pomysł na tę Indię mieć, to by mi zeszło i chyba bym poległ. Nie jestem gotów pojechać do Indii fotografować. Co zrobił Białobrzeski? Białobrzeski przede wszystkim wykorzystał swoją technikę, którą jakiś czas temu zaczął wdrażać, czy też robił jeden projekt pod tytułem Neon Tigers, neonowe tygrysy, zresztą był pokazywany w Krakowie na krakowskim festiwalu, na miesiącu fotografii w Krakowie kiedyś, takie duże powiększenia, czyli bardzo jasne naświetlanie z miękkimi cieniami, często zdjęcia robione nocą, które nie wyglądają jak zdjęcia nocne, jak chociażby to, czy też o zmroku. I zaczął używać długich czasów naświetlania. I popatrzcie, jak sobie przeglądniemy to zdjęcia, w większości, jak sobie zobaczymy, co on nam na tych zdjęciach tutaj daje, robi, jak sobie popatrzymy dalej na tych zdjęciach i dalej na tych zdjęciach i dalej popatrzymy sobie na te zdjęcia, to za chwilę, ja już po tym zdjęciu mam jedno wrażenie, takie przytłaczające. Ja nie jestem w stanie być częścią tego świata. Jako fotograf, jako człowiek, jako ktoś wychowany w kulturze europejskiej, ktoś z korzeniami katolickimi, bo tu wiara ma też ogromne znaczenie. Po prostu ja nie jestem w stanie. Oni są tak skupieni na pewnym i mistycznym elemencie życia, na pewnym rytualnym elemencie życia, że ja po prostu nie jestem w stanie częścią tego świata nigdy się stać. Stać się stań. I te zdjęcia w pewnym momencie zaczynają przerażać, bo ci ludzie wyglądają jak duchy, tak jakbyśmy przez szybę patrzyli na świat, który nie istnieje, tak jakby ktoś nam w pewnym momencie włączył w świadomości, otworzył taką klapkę i zobacz, popatrz, jaki jest gdzieś tam świat, on tak wygląda, ale ty nigdy nie będziesz jego częścią. To jest niesamowite. Dla mnie projekt jest troszeczkę niespójny. Nie wiem do końca, dlaczego fotograf rozbijał. No tu można by dyskutować nad ułożeniem zdjęć, ale jakby Białobrzeski jest świetnym fotografem, więc też jakby nie mam co za bardzo dyskutować z tym. No widać, taką wizję swoją miał. Może bym chętnie porozmawiał, żeby ją obronić. Ale te zdjęcia są po prostu rewelacyjne. To jest jeden z chyba z najlepszych materiałów o Indiach, jaki kiedykolwiek widziałem. Zderzcie to z fotografią McCarego. Jesteśmy przy Makerym, która jest bardzo dosłowna, która jest bardzo estetyzująca. Jest taka klasyczna fotografia podróżnicza, taka do National Geographic, gdzie walisz okładkę, rozkładówkę i wszyscy mówią wow, tak? I idą dalej. Ja te zdjęcia po prostu, kiedy pierwszy raz zobaczyłem projekt Białobrzeskiego, to je oglądałem w kółko. Byłem wcięty zupełnie. Po prostu byłem zupełnie wcięty.
dla mnie rewelacyjny. No mówię, jeden z najlepszych sposobów pokazywania Indii. Chyba skończymy ze zdjęciami, z omawianiem, bo trochę czasu nam, ja też mierzę, 45 minut nam to zajęło, a nie chcę was zbyt długo trzymać. Zaraz szybciutko sobie przejdziemy teraz do Lightrooma i przejdziemy sobie do dwóch zdjęć, które obiecałem wam pokazać, a jednego, które obiecałem wam wyedytować. Zachęcam was do edycji zdjęć. To w tym sensie, żebyście jednak fotografowali w RAW-ach i żebyście jednak postprodukcję uskuteczniali na tych zdjęciach. Nie agresywną, nie przerabianie zdjęcia, tylko taką edycję, którą kiedyś robiło się pod powiększalnikiem, czyli maskowanie na warstwach w edycji lokalnej. To jest raz, a dwa, po prostu aparat i algorytm, który zapisuje JPEGi, jest czymś, co wymyślił ktoś, jakiś japoński programista rączkami zaprogramował, i to niekoniecznie jest to, co wy chcecie mieć. Miejcie swoją własną wizję. Ja postanowiłem, że to zdjęcie wyedytuję po to, żeby o tej wizji wam troszeczkę opowiedzieć. W jaki sposób podchodzę do takiej edycji? Tak na samym początku, kiedy patrzę na taką fotografię. Ja to na warsztatach Lightrooma opowiadam, bo suwaczki suwaczkami, pokazywanie tego, co można mieć na zdjęciu, jak można wykorzystać suwaczki, to jest osobna rzecz, ale prawdziwa edycja w Lightroomie zaczyna się od tego, kiedy patrzymy na zdjęcie i wiemy, jaką chcemy mieć wizję, w sensie mamy wizję, wiemy, co chcemy na tym zdjęciu zrobić i wiemy, jakie są atuty tej fotografii. Co chcemy zrobić na tym zdjęciu? No na pewno je odrobinę zdramatyzować, bo warunki są do tego idealne i te warunki po prostu były. Ale z drugiej strony, co mamy na tym zdjęciu? No to zróbmy sobie spis kontrolny towaru, co mamy. Mamy światła. To jest pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę. Światło jest tu. Światło jest tu. Tu mamy bardzo fajne światło. Tu mamy bardzo fajne światło, popatrzcie. Tu jest troszeczkę światła. I w zasadzie jeszcze tu, no i można powiedzieć, że to jest tyle świateł. Cała reszta jest, no tu gdzieś nam się też światełko trafia. Cała reszta już jest w cieniu. Czyli zbudowanie kontrastu pomiędzy światłami a cieniem od razu podniesie nam dramatyzm tej fotografii. Ona będzie bardziej trójwymiarowa, bo przecież pamiętamy, że cały czas fotografujemy płaskie obrazy. Zdjęcie autorstwa Jadwigi Szymańskiej-Mroczek, która wrzuciła je na grupę, tak nomen omen. No więc spróbujmy zacząć od tego, o czym mówię. Zobaczmy sobie, jak te światła działają. O, przepraszam, wyłączyć muszę tutaj tego mojego pomocnika. Zjeżdżam ekspozycją i podjeżdżam kontrastem. I teraz widzę lepiej światła. To, o czym wam przed chwilą opowiadałem, wyszło. Widzicie? Dokładnie te same światełka, które praktycznie zaznaczyłem. Więc to jest dla mnie podstawa tej edycji. Klasyk, taki, który uskuteczniam często w czasie początkowej fazie edycji. W zasadzie po czymś takim, no można powiedzieć, że zdjęcie jest już wyedytowane, prawda? Popatrzcie, ile się zmieniło. Przede wszystkim wyszedł nam troszeczkę trójwymiar, ta grań się pojawiła, ta warstwa chmur nam przeszła tutaj na pierwszy plan, one się tutaj odbijają od tego pinakla, idą sobie do góry, przyświeciły się ruiny bardziej fajnie tego maczu, bo wiadomo, że im więcej maczu, nie, tak to było, im więcej maczu, tym mniej pikczu. Chyba tak. Taki żarcik mojego kolegi Janusza. Więc to już nam w zasadzie zrobiło no, dużo roboty. A co gdybyśmy teraz troszeczkę pomogli lokalnie tej fotografii? No to spróbujmy pomóc lokalnie tej fotografii. Włączę sobie efekt pędzla. Tutaj mam wszystko jak trzeba i teraz zrobimy tak. Troszeczkę.
Co ja chcę zrobić? Przyciemnić odrobinkę. To tak zróbmy tutaj troszkę. Zaznaczam te elementy, które są ciemne. Ja to robię bardzo szybko, więc też weźmy jakiś sobie mały dystans do tego. Bo trochę inaczej bym to robił, gdybym chciał pełną edycję zrobić na od razu. Dobra, to są miejsca, które zaznaczyłem na ciemno. Teraz robię nowy pędzel. Czyszczę efekt i teraz troszeczkę rozjaśnię pewne elementy. Jeśli coś pokazujesz, nie widać twojego kursora. A, pewnie coś tego, ale widać edycję, prawda? Czy nie? Czy znów coś zawaliłem? Teraz zobaczę sobie, co wy widzicie. Momencik, może mi się uda to. Może mi się to uda. Przechwytuj kursor. O, teraz będzie widać. No, udało mi się. Teraz rozjaśniam te jaśniejsze elementy. Troszeczkę też. Tutaj troszkę. O. Próbujemy tak podbić. Ruiny ucierpiały. No jeszcze żeśmy nie skończyli edycji, więc na razie nie mówmy, co ucierpiało. Tutaj troszeczkę rozjaśnię. I teraz dajemy drugi pędzel. Właśnie i teraz tak tutaj zrobimy troszeczkę jaśniej. Tu jest jasny element. Tu jest oświetlony. Tu. Tu jest jasny fragment. Tu jest jasny. Mówię, robię to bardzo szybko. Tak, żeby tylko pokazać wam, co się dzieje. Dobra. Okej. I to była plamka, która nam, warstwa, którą żeśmy mniej więcej tu nałożyli. Dajmy done. Zobaczmy, jak to wygląda, jak wygląda. Tak? Zaczyna jakby pojawiać się to, co na tym zdjęciu było ukryte, co było zawarte. Jeżeli to byłby RAW, ja edytuję JPEGa, to oczywiście nie bez, praktycznie bezstratnie byśmy to zrobili. Ale troszeczkę rzeczy się zaczyna pojawiać. Tu jest ten fragment po lewej stronie, który nieco mnie martwi. Wydaje mi się, że tutaj trzeba jeszcze pokusić się o jedną warstwę, troszeczkę rozjaśniającą, bo ta lewa część nam zaczyna się zatracać. O, może ten jest światła trochę, więc troszeczkę dodam w światłach tego elementu tutaj. Mogę jeszcze pomóc w tym miejscu, odrobinę ta krawędź, troszeczkę wyjdą nam szczegóły z lewego dolnego rogu, które są mocno zajęte. OK, temperatura barwowa, ostrożnie, ja bym odrobinkę ocieplił, ale tak naprawdę odrobinkę, żeby, bo tu ona ma taką dominantę niebieskawą, żeby ją odrobinę stracić. W tych cieniach jest, tutaj jest taki zielono-niebieski haze, który jest brzydki. Jego można wyedytować też, żeby go zlikwidować, żeby on nie był taki zielono-niebieski. Ale w zasadzie no, ta prosta edycja załatwia nam sprawę i moim zdaniem to zdjęcie wygląda po takiej edycji o wiele lepiej. Więc tyle. Pamiętajcie o tym, żeby po prostu edytować. Nie agresywnie, nie zmieniać rzeczywistości, ale wymaskować te elementy, które pewnie moglibyśmy mieć na tym zdjęciu bardziej widoczne, gdyby był użyty filtr polaryzacyjny. Nie sądzę, że był. Gdybyśmy troszeczkę bardziej twardo naświetlili to zdjęcie, czyli ciemniej, mówiąc wprost, i ewentualnie drobinkę przyciemnili górę filtrem połówkowym. Da się to wykonać w czasie fotografowania, czy też doprowadzić do elementu, w którym ta edycja, którą wykonałem, będzie mniej agresywna, ale no, trzeba być do tego przygotowanym. Wiedza i troszeczkę akcesoriów do fotografowania. Tu jest jeszcze jedno zdjęcie Agaty, które zwyciężyło jako zdjęcie tygodnia. No jedno z najlepiej ocenianych zdjęć na grupie. Oprócz światła, które buduje to zdjęcie, bo rzeczywiście bardzo fajnie, poranek w kontrze, taka konturówka monokolorystyczna.
To buduje tą fotografię. Dzięki temu zdjęcie wygląda tak bardzo fajnie. Ale druga rzecz to jest ta relacja. No, bo dodaje nam absurdu. Pamiętacie, co powiedziałem chwilę temu? Absurd w zdjęciu zawsze buduje fajną relację i zawsze wywołuje u widza zachwyt. Czyli to zdjęcie jest dobre z dwóch powodów. Jest fajnie naświetlone. Popatrzcie, jak fajnie wyglądają, jak te wszystkie linie, światłocień. Ewentualnie w edycji można by odrobinkę, ale naprawdę odrobinkę zróżnicować, żeby bardziej te były kontrastowe, ale żeby nie wchodziły w ciemność zupełną, bo w tym zdjęciu urokiem jest to, że one jest na miękko naświetlone. Zobaczcie na histogram, tu w zasadzie nie ma cieni takich bardzo mocnych, bardzo mocnej czerni. I bardzo dobrze, tak powinno być. Może super, że oni są tutaj, a nie są na drzewie już, ale to rozwarstwienie, w rozumieniu rozsunięcie troszeczkę tego kadru, czyli tak, żeby zwierzątka, przecież to jest absurdalne do bólu, tak, żeby zwierzątka i kolarze byli troszeczkę bardziej rozsunięci. Oczywiście mówimy o sytuacji życzeniowej, tak sobie rościmy, tak chcielibyśmy, żeby było. Ale to rozsunięcie moim zdaniem byłoby ciekawsze, więc no ale mamy to, co mamy, cieszymy się z tego, co mamy, fotograf stał tu, gdzie stał i no i już. Tak czy inaczej, fotografia jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Jeszcze kolarska, autorka chyba pode mnie próbowała zrobić. Oczywiście żartuję, żartuję. Drodzy, na koniec zupełnie prawie wróćmy do naszych internetów i przejdźmy sobie na WordPress Photo. Czym są w ogóle konkursy, prasowe konkursy fotograficzne? No w ogóle za fotografię reporterską oczywiście, to jest taki banał, stoi jakaś misja, no poważna misja, bo to jest fotografia, która rejestruje świat, w sensie taki świat zastany, świat, który w danym momencie wygląda tak, jak wygląda, w którym dzieją się rzeczy, które się dzieją i rolą takiej fotografii, takiego konkursu jest stworzenie zestawu fotografii, które są reprezentantem tego, co się dzieje w danym roku na świecie. Tak można by przyjąć takie bardzo, bardzo ogólne założenie. Czy my jako fotografowie podróżujący, w dużej mierze amatorzy, mamy szansę, żeby taką fotografię uskutecznić i wygrać konkurs WordPress Photo? Tak. Każdy z was ma taką szansę. W tym momencie, jak zostały już poluzowane, nie wiem czy, bo do Grand Prix Foto Polskiego chyba nawet już nie trzeba legitymacji prasowej mieć, tylko jakieś publikacje, to każdy z was teoretycznie może po prostu w takim konkursie wygrać. Burczy mi w brzuchu, słychać? Chciałbym, żebyśmy się skupili nie na samym konkursie, bo tych zdjęć jest naprawdę w cholerę, ale na nominacjach do WordPress Photo of the Year, czyli no, takie Grand Prix WordPress Photo, najlepsza fotografia, która ma być takim chyba najważniejszym wydarzeniem, może nie tyle co najbardziej reprezentatywnym, ale na swój sposób uniwersalnym. Też trzeba brać pod uwagę, że te historie muszą być uniwersalne, bo jak zbudować kilkoma, czyli kilkunastoma fotografiami historię świata w danym roku? No, wybór jest ultra trudny, ale są fotografie, które na swój sposób właśnie budują uniwersalny charakter tego przekazu. Co my tutaj mamy? Zobaczmy tylko te nominowane. Mamy zdjęcie antyrządowych demonstracji w Algierze. Co mamy na zdjęciu? No tak, policja, protestujący, którzy protestują, tutaj fajny element z książkami, ręce, które trzymają, widać, kadr jest bardzo dynamiczny, są te dłonie, jest, no, generalnie ktoś nie chce dopuścić do czegoś, tak, spłycając już ten przekaz. Ale pytanie moje brzmi, gdybym wam pokazał to zdjęcie tak, o, teraz, tu, gdybyście go nigdy nie widzieli, to czy bylibyście w stanie powiedzieć, skąd jest to zdjęcie? Okej, myślimy sobie, jakiś kraj, pewnie arabski, bo liternictwo na to wskazuje. Ale skąd jest to zdjęcie? Czy ono jest uniwersalne? Zobaczmy dalej.
Konflikt na granicy tureckiej i Kurdystanu. Żołnierz poparzony w czasie walk. Jego dziewczyna przychodzi do niego do szpitala, nie chce na niego patrzeć z tego względu, że przeraża ją to, jak on wygląda. Jest poparzony, zresztą widać to na tym zdjęciu. Pielęgniarka prosi ją, żeby podeszła i wzięła go za rękę. Pielęgniarka wie, dlaczego to prosi. Bardzo mocna fota. Mnie się podoba. Tak, mogę też przesunąć. Kolejne zdjęcie z jakichś targów militarnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pan od marketingu właśnie skończył prezentację nowych, świeżutkich, ręcznych wyrzutni czegoś tam i sobie chowa to do magazynku, czeka na następnego klienta. No zdjęcie, które kompozycyjnie jest masakryczne i mi się bardzo nie podoba. Trzeba naprawdę dużo tekstu napisać, żeby ono było o czymś. Czyli street tag, reportaż, no way. I czy ono jest reprezentatywne dla, w jakiś sposób dla tego roku? Czy należy mu się nagroda? Czekajcie, bo ja teraz wszedłem w jakiś inny obszar, bo nie wiem, czy tu mi się dobrze kliknęło. Dobra, jest. Kolejne zdjęcie. No, tragiczna sytuacja. Etiopia, samolot etiopskich linii lotniczych rozwalił się. Wszyscy zginęli. Jedna z rodziny osób, które zginęły w tym, wciera sobie przerażające w twarz te popioły z miejsca, gdzie rozwalił się ten samolot. Jest tu dużo tragedii, jest tu dużo przerażenia. Zdjęcie jest ekspresyjne. Ale z drugiej strony, ile się wydarzyło w tamtym roku tragedii lotniczych? Czym ta tragedia różni się od każdej innej tragedii, która się wydarzyła? Poza tym, że to jest tragedia ludzi, zawsze o tym nie dyskutujemy. Tylko weźmy pod uwagę, że my musimy się troszeczkę odciąć od tego, co czuje ta pani, od jej tragedii osobistej. Fotograf nie jest po to, żeby kontemplować tragedię tej pani. To jest zupełnie rola kogoś zupełnie innego. Jego rolą jest zrobić fotografię, która zmieni świat, która coś wniesie. Wnosi tą tragedię bez dwóch zdań. Niekoniecznie zorientowałbym się, o jaką tragedię chodzi i z czym to jest związane, co moim zdaniem jest jakimś tam minusem, ale czy to jest fotografia, która jest reprezentatywna? No i mamy w końcu zdjęcie, na które najbardziej liczyliśmy, Tomka Kaczora. Jak zobaczyłem to zdjęcie, jak zobaczyłem tą dziewczynę, ręce, napis Ewa na piersi, to po prostu nie mogłem od tych oczu oderwać wzroku. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że ona nie patrzy mi w oczy. I nawet ja, starając się patrzeć jej w oczy, nie mam szans ściągnięcia jej wzroku na siebie. Macie to wrażenie? Nie macie tego wrażenia? Że czasem jak patrzycie na zdjęcia, to po prostu widać, kurde, ten ktoś ze zdjęcia na nas patrzy. Takie jest złudzenie optyczne. Tutaj? Chyba nie do końca. Ona patrzy ponad mnie. Gdzieś tam daleko. Słuchajcie, Leszek Górski, bardzo dobry fotograf, bardzo fajny fotograf, opisał tą historię. Opisał historię zdjęcia Tomka. Opisał historię Ewy, która z matką, z bratem i z ojcem ruszyła do lepszego świata, do Szwecji. Ruszyła do lepszego świata. Historia jest dłuższa, przeczytacie sobie, generalnie wylądowała w Polsce w obozie, w którym czekają, cała rodzina czeka na odpowiedź na pytanie, czy dostaną azyl, czy zostaną w Europie, czy zostaną odesłani z powrotem do tego gorszego świata. Ale co się stało z dziewczyną? Z dziewczyną stało się coś, czego się chyba no, w zasadzie nikt nie spodziewał. Ona zachorowała na coś, co się nazywa syndrom rezygnacji. Jak popatrzymy na to zdjęcie, to co ja teraz widzę na tym zdjęciu, to jest właśnie
rezygnacja, to jest całkowite wyzbycie się potrzeby funkcjonowania w tym świecie bez usuwania samego siebie z tego świata. Czyli nie popełniam samobójstwa, nie znikam, ale nie chcę w tym świecie być. Ona była w jakiejś komie, w tym stanie przez miesiące. Przeczytajcie sobie proszę teksty Leszka, leszekgurski.pl. Więcej będzie tutaj informacji. Autor pojechał, zrobił zdjęcie i powiem wam, że kurczę, to zdjęcie powinno wygrać ten konkurs. Dlaczego powinno wygrać ten konkurs? Bo ktoś inteligentny, kto mocniej się zastanowi nad tą fotografią, no emigracja. No tak, ważny problem. Ale czy emigracja nie była rok temu ważnym problemem? Czy 2 lata temu nie była ważnym problemem? A może 3 lata temu była ważnym problemem? A 4? Co roku jest ważnym problemem. Więc po co pokazywać znów emigrację? Tyle, że ta emigracja, czy ekonomiczna, czy związana z bezpieczeństwem, to nie jest historia tego zdjęcia. Historią tego zdjęcia jest to, co się stało z tą dziewczyną. Syndrom rezygnacji, odpuszczenia. I wydaje mi się, że chyba nie ma lepszej fotografii, która nawet w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, tak? W dalszym ciągu siedząc w domu w większości przypadków, bez możliwości pójścia do pracy chociażby, bo zakłady stoją, firmy stoją. W tej sytuacji ten syndrom rezygnacji jest absolutnie uniwersalny. Ten syndrom rezygnacji jest też uniwersalny pod tym względem, że my w tym momencie trochę myślimy tak, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie jesteśmy w stanie zmienić rządów. Może rząd z nami robić co chce. Może nocą przyjmować ustawy. Może w momencie, kiedy nie można robić manifestacji, przepychać te ustawy, które są niewygodne społecznie, ale rząd uznaje, że takie ustawy być powinny. Może po prostu zrobić z nami co chce, a my jesteśmy zrezygnowani. Nic się nie dzieje. Parę wpisów na Facebooku. Dziewczyny przejechały samochodami. Ja mówię to z goryczą. To nie jest tak, że ja ironizuję. Przejechały samochodami dookoła ronda i tyle. Zrobił z nami co chcą. W dużej mierze też odpuściliśmy. Wiele osób zrezygnowało z tego, że już nie wierzy, że da się cokolwiek zmienić. To jest uniwersalna myśl. To jest strasznie uniwersalna myśl. I przerażająca w dużej mierze. No. Zobaczcie sobie ten tekst. W kontekście Leszka Górskiego, w kontekście zdjęcia, jak zrobić zdjęcie, które wygra WordPress Photo? Słuchajcie, zapiszcie sobie teraz, bo to jest gotowy przepis. Ja trochę śmieję, bo chcę, żeby ta atmosfera trochę zeszła. Jezus Maria, jest poranek. Trafiłem na zdjęcie Łukasza Rutkowskiego. Nie wiem, kto to jest. No jest fotografem, fotografia ratownictwa. Fotografuje strażaków w akcjach. Dużo zdjęć, takich banalnych zdjęć, kiedy strażak idzie po prostu do akcji ratowniczej. Znaczy banalnych w rozumieniu fotograficznym. Sytuacje absolutnie niebanalne. Ale to zdjęcie moim zdaniem będzie w przyszłym roku nagradzane. Nie wiem w czym, ale będzie. Biebrzański Park Narodowy płonie. Pewnie wiecie, że podobno dymy doszły do Warszawy. Nie wiem, kto z Warszawy, niech napisze, czy rzeczywiście dymi. I bocian. Bocian jest symbolem nadziei. Bocian jest symbolem szczęścia. Bocian coś zawsze przynosi. Niektórym zgodnie z wolą, niektórym wbrew woli. Ale bocian jest, oprócz tego, że jest naszym polskim symbolem, narodowym wręcz, ptakiem, Polakiem. Więc ten bocian stojący na łące, na której nie wie, co się dzieje, ogień, który ją zaczyna trawić, ale też kontekst tego wszystkiego. Klimatyczny, bezradności służb ratowniczych. Wczoraj gdzieś wieczorem czytałem, że już nie ma wozów, nie ma wody, nie wiem, nie mogą tego ugasić, nie mogą tego opanować. I to jest bardzo uniwersalne zdjęcie pokazujące znak czasu, jakiś znak czasu taki geopolityczno-klimatyczny. I moim zdaniem ono zostanie nagrodzone. No. Ach, tak sobie o zdjęciach trochę pogadamy dzisiaj. Wyślę wam fajny artykuł dotyczący kontrowersji związanych z WordPress Photo. To była słynna akcja, w której autor też popełnił malutką... Małą rzecz, która w zasadzie, ja nie pamiętam, czy go zdyskwalifikowali, czy też tylko była dyskusja na ten temat, ale to sobie zobaczycie, przeczytacie.
Cóż jeszcze wam tutaj. A, wyślę wam trochę takich historyjek dotyczących przerabiania zdjęć, bo to żyjemy w takich czasach. Wiecie, że jakieś 20% zdjęć jest mniej więcej odrzucanych z konkursów typu WordPress Photo, dlatego że są dyskwalifikowane ze względu na niedozwolone edycje autorów? Przerażające. Przerażające. Patrzę, co ja tutaj jeszcze miałem. Aha, chyba tyle miałem już, kurczę. Chyba tyle miałem. Chyba tyle, drodzy. Pytajcie, czy coś tutaj jest jeszcze do wyjaśnienia? Przecież zdjęcie nie to było właśnie, że jest przerobione. Sergiusz pyta, ale o które chodzi ci, Sergiusz? Zdjęcie. Monika ucieka, bo już musi. To z Etiopii. Tak, była tam kontrowersja dotycząca tej postaci w lewym górnym rogu. Szybciutko jeszcze wrócę. Wrócę do tej postaci. A gdzież to było? Tu. Tak. Tak, 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 że tutaj takie halo jest, że jest doklejona. Ja wiem, jak się to skończy, nie śledziłem. Nie wiem, po co miała być doklejana. Rzeczywiście ona tutaj troszeczkę pasuje, jest potrzebna. A tak w ogóle zwyciężyło to zdjęcie zdjęcie z Sudanu. Protesty poetów, którzy recytowana jest poezja w ramach protestu, oświetlona komórkami. Bardzo mocne zdjęcie. Na którym nie wiadomo absolutnie, o co chodzi, czy krzyczy, czy recytuje, ale pytanie, czy protest w Sudanie antyrządowy jest fotografią, która jest w jakiś sposób reprezentatywna? Protesty rządowe? Ile jest ich rocznie wszędzie? Nie kupuję, ale to nie mój konkurs. To kobietę rzucającą w twarz z ziemią. Tak, tak, tak. To na pewno jest kontrowersja, ale nie wiem, co się z nią stało. W sensie z tą kontrowersją, czy to zdjęcie zdyskwalifikowali, czy nie. Słuchajcie, czyli co, umawiamy się, że w niedzielę będzie Islandia. Będzie praktycznie, będzie trochę filmów, będzie trochę zdjęć i powiem wam, jak tą Islandię planowałem. Byłem już tam tyle razy, że jakoś mam pomysł, jak to wam pokazać. Widziałem zdjęcie z wczoraj z bocianem. Jest jeszcze jedno fajne, jak kilka boćków chodzi po korzelisku. No to myślę, że z takich tematów typu lockdown, typu pożary, to w przyszłym roku na konkursach będzie sporo, bo to nami rządzi tego roku. W tym świecie, w tym współczesnym świecie, w którym sobie jesteśmy, w którym sobie żyjemy. Czy są jakieś pytania do tego, o czym dzisiaj było mówione, do konkursu? W ogóle te zdjęcia bez historii nie działają. Agnieszka, to nie jest tak, że każde zdjęcie reporterskie bez historii opisanej ma działać, bo czasami jest to w zasadzie zupełnie niemożliwe. Zresztą to jest pewnego rodzaju umowa społeczna, konwencja, w której my zakładamy, że zdjęcie reporterskie ma historię napisaną, bo nie da się z żadnego zdjęcia odczytać, ile ktoś ma lat i co przeżył, chyba że ma blizny po parzeniach i jesteśmy w stanie się domyślić, że został poparzony, ale nie wiemy wtedy gdzie i kto mu to zrobił. Więc pewne rzeczy muszą być opisane. To nie jest tak, że patrzysz na zdjęcie i odczytujesz z niego wszystko. To bardziej chodzi o to, czy tekst napisany do zdjęcia jest uzupełnieniem tej historii o te elementy, które na zdjęciach nie ma, czy też jest opisem, który buduje nam zupełnie inne znaczenie tej fotografii. Innymi słowy, jeżeli mamy osobę, która stoi, normalna osoba stoi, patrzy, pół uśmiechnięta, a w opisie zdjęcia piszemy, że to jest człowiek, który przeszedł to i tamto, zrobiono mu tamto i owamto i nie ma grama ani w twarzy jego tego, czym jest opis, ani wręcz w kontrze czasami, bo jego uśmiech, radość może być jakaś taka schizofreniczna, prawda? W drugą stronę możemy przesunąć suwaczek, tak? Czyli po prostu gość przeżył nie wiadomo co, a jest w nim jakaś wściekła radość i wtedy jest to przerażające. To już trochę bardziej widać na tych chłopakach recytujących poezję, prawda? Że tam jest jakiś rodzaj wściekłości. Więc to nie jest tak, że one mogą się obyć bez zdjęcia, mówię, bez opisu zdjęcia, tyle, że ten opis nie może sprawić, że jak my przeczytamy zdjęcie, to widzimy coś zupełnie innego. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że autor poległ. Często w tak zwanym nowym dokumencie, niestety,
Są takie wydarzenia, że patrzymy na fotografię i w ogóle nie wiemy, o co państwu chodzi, a potem czytamy, jest taka ideologia na 6 akapitów dorobiona, że głowa boli. No ale, ale tak to jest. Robert, o, jak Islandia, to będę audytował. Mam nadzieję, że będziesz, Robert, audytował, bo w czasie tego pokazu mam ochotę pokazać pewien film, który ty znasz. Mam nadzieję, że mi pozwolisz, bo on będzie ważnym elementem tego pokazu, więc bądź twórcą i tworzywem. Drodzy, godzinka za nami, godzina 15. Mam dla was jeszcze jedną rzecz, film, który chciałbym wam dzisiaj pokazać, ale to sobie zobaczycie albo wieczorem, albo później. Film ma tytuł Fotograf z Tatr. Fotografowiec z Tatr, nakręcił go Bartek Solik. To są historie Stanisława Momota i Ryszarda Ziemaka. Fotograficzne historie. Mam nadzieję, że sobie zobaczycie ten film i zobaczycie, jak się kiedyś Tatry fotografowało i co się fotografowało. Daje dużo do myślenia. W linku do dyskusji wrzucę. Więc będziecie mogli sobie po prostu to zobaczyć. Ela pisze, że dzięki za ciekawe spotkanie. Prasowa moim zdaniem ze swej istoty współegzystuje z opisem. No tak, tak, tak. No dlatego jest to fotografia prasowa, dlatego jest to fotografia reporterska. Było pytanie, czym się różni street od reportażu. No to już to pytanie wyjaśniłem. Street nie musi nic absolutnie wnosić, żadnej merytoryki. Jest wymyślony po to, żeby wywoływać najczęściej zaskakujące emocje w nas formą, treścią, kolorami, bądź ich brakiem. Czy to jest o wojnie, czy o czymkolwiek innym, nie ma najmniejszego znaczenia. Kończymy, prawda? Dziękuję wam bardzo i proszę o subskrypcję i dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać wiadomości. W przyszły czwartek pewnie znów się zobaczymy po ranku. W niedzielę widzimy się na Facebooku. A jeszcze jest dzisiaj, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Literatury tak w ogóle. I zostałem namówiony do tego, żeby poczytać trochę mojej literatury. I dziś o 21:00 będę czytał fragmenty książek swoich na profilu Wydawnictwa Literackiego na Facebooku, więc jak macie ochotę posłuchać trochę o górach wysokich i o historiach górskich, no to gdzieś tak z godzinkę może nawet będę czytał. Można sobie włączyć i robić co innego, niekoniecznie patrzeć na mnie, bo to co to za ciekawość, siedzi z książką i czyta, ale będzie, wybiorę takie fragmenty, które mam nadzieję trochę was i zasmucą, i rozbawią, i w ogóle. Dzięki bardzo. Teraz próbuję to wyłączyć.